Chociaż ten powrót jest dla mnie trochę trudny. Mam jakoś ostatnio takie gorsze dni i jakoś tak mam wrażenie, że nagle z powrotem do Wrocławia wiążą się jakieś takie... Nagle mam jakiś taki natłok obowiązków. Aktualizacja moich codziennych sprawek. Wraz z powrotem zaktualizowałem trochę moją rutynę poranną i teraz po pierwsze robię z samego rana ćwiczenia oddechowe i to jest naprawdę fajne, bo jakby z samego rana, no oddech generalnie jest bardzo ważny, jakby my trochę pomijamy ten oddech, gdzieś tam chodzimy na siłownię, ćwiczymy mięśnie, ćwiczy się rozciągamy, chodzimy na siłownię, a zapominamy o tym oddechu, którym jest najbardziej podstawową rzeczą, którą powinniśmy ćwiczyć. Ponieważ przez stres, przez pozycję siedzenia i tak dalej, my ten oddech rozregulowujemy, przez to źle oddychamy. No i trzeba po prostu ćwiczyć, żeby oddychać dobrze, żeby doprowadzać równomiernie tlen do naszego organizmu, a nie tak po łebkach. Więc zacząłem ćwiczyć oddech, z samego rana sobie robię taką serię oddechów. Są różne, albo na YouTubie, albo mam taką aplikację do oddechu. Można sobie albo na jakieś pobudzenie, albo na relaksację, albo coś takiego po prostu robić te ćwiczenia. No i też technika oddechu jest bardzo ważna. Tego trzeba akurat się nauczyć, właśnie tej techniki, którą zatraciliśmy przez lata. Drugą rzeczą, którą dołożyłem do mojej porannej rutyny, jest journaling. Bardzo długo to odkładałem. W podróży jakoś odkładam takie rzeczy. A teraz specjalnie sobie kupiłem zeszyt do journalingu i z samego rana, zaraz po przebudzeniu, tylko sobie biorę szklankę ciepłej wody i od razu spisuję wszystkie swoje myśli, wyrzucam je na papier. Ja zawsze byłem sceptykiem trochę tego journalingu, ale postanowiłem spróbować, bo słuchałem podcastu o tym i podobno ma to dużą moc terapeutyczną. Na razie, no ja nie wiem, dalej trochę jestem sceptykiem, ale spróbujemy. Może faktycznie ma to jakąś taką formę terapeutyczną. Samo przelanie słów na papier długopisem podobno ma już jakąś formę terapeutyczną, więc zobaczymy. Jednak psycholodzy to polecają, więc coś w tym musi być. Zaraz sobie zrobię śniadanko. Jezu, zrobię sobie pancake'i na śniadanko. To jest moje wymarzone śniadanko. A później idę na miasto kupić jakieś prezenty, bo wczoraj mnie moja przyjaciółka wraz ze swoją dziewczyną zaprosiły do swojego nowego mieszkanka i tak sobie wieczorem pomyślałem, kurde, no przecież by trzeba było coś im kupić. I już mam plan, co im kupię. Więc mam nadzieję tylko, że to będzie. Ostatnio na TikToku bardzo popularny stał się taki wazon. I ten wazon mi się podoba i myślę, że moim koleżankom też się spodoba do ich nowego mieszkanka. No i coś jeszcze, jakieś pierdoły to dokupię. Na pewno kwiaty do wazonu, żeby wazon nie stał taki suchy, taki sam. Więc to są moje plany na dziś, a tymczasem ja idę robić naleśniki, bo już jestem mega głodny.
sobie wczoraj na Pchli Targ, bo we Wrocławiu w niedzielę. Na takim młynie jest Pchli Targ. W ogóle to jest takie super miejsce. Ten młyn to są jakieś takie stare fabryki. Nie wiem, co mogło być, co się robiło w młynie tak właściwie. Co się robi w młynie? Młyn do czego służy? Żeby nie było, ja wiem, do czego służy młynek, to jest no, do mielenia. Ale ten budynek, co tam się tylko mieliło? Okej, właśnie zrobiłem z siebie największego głupola. No tak, no to młyn... Młyn po prostu służy do mielenia i do magazynowania tych zmielonych rzeczy. No, więc pewnie tam kiedyś mielono i magazynowano rzeczy. Teraz tam jest po prostu przepiękny budynek. Kurde, no te budynki mają taką klasę w sobie stare. A jest z cegły i z takimi wielkimi, ładnymi oknami. No i taki jest tam loftowy styl, ale nie o tym. Na tym terenie młynu wrocławskiego jest teraz po prostu w niedzielę prowadzony Pchli Targ. No i sobie poszedłem na ten Pchli Targ wczoraj. Z myślą, że sobie kupię wazon. I kupiłem wazon. Ale były tam tak ładne krzesła, kurde, tam są w ogóle no, dość ładne meble. I były tak ładne krzesła, że postanowiłem, że kupię sobie krzesła do mieszkania, bo te poprzednie też kupowałem jakieś takie używane i już trochę rozlatują, a te co kupiłem są porządniejsze. Więc... To tyle historii o młynie. Nie mam tu nic więcej do powiedzenia. Jak ktoś się zwróci, to polecam iść w niedzielę sobie na młyn, bo jest tam ładnie i można kupić różne rupiecie, jak ktoś lubi, na przykład krzesła, tak jak ja.